wtorek, 19 marca, Anna Tadaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości, prawo zapisywania imion i nazwisk zgodnie ze Śląską Pisownią, czy wprowadzenie śląskiego języka do szkół. To już wkrótce ma być możliwe. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma odbyć się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny. Co to dokładnie znaczy? Sprawdzała Magda Sincewicz. Dokładnie dla ponad 590 tysięcy osób, które w spisie powszechnym w 2021 roku zadeklarowały narodowość śląską. Od tego czasu pewnie ta liczba się zmieniła. Nie zmieniło się jednak jedno – determinacja Ślązaków do tego, by ich głos wreszcie był słyszalny. Ludzie chcą deklarować się jako Ślązacy i Ślązaczki. Ludzie chcą deklarować, że godają po śląsku w swoich domach, bo przez wiele dekad to było traktowane po macoszemu, to było dyskryminowane. W końcu mamy do czynienia z takim pewnym renesansem, można powiedzieć, z wiosną śląskości. Bo dokładnie w przeddzień wiosny, 20 marca, posłanki i posłowie pochodzący z różnych stron Polski zajmą się w Sejmie sprawami tych, dla których tożsamość ma znaczenie, bo to właśnie między innymi język ją określa. No słuchaj pani, ja jest przecież urodziłam się na Śląsku i dlatego ja bym chciała bardzo, żeby to było. Nasze wnuki, już dzieci to już w ogóle zapominają gwary, na przykład górale bardzo pielęgnują, a my tak stoimy z boczku i się boimy tego, nie? Nie ma się co bać, bo to całkiem spora grupa. Aż 467 145 osób potwierdziło w spisie, że to właśnie język śląski używany jest przez nich na co dzień w domach. Jak się okazuje, nie tylko w nich, bo na przykład tu w Chorzowie Urząd Miejski robi to od dawna. Winda w naszym Urzędzie Miasta od 2013 roku godo po śląsku do naszych mieszkańców. Czwarty sztok. Geodezja, ochrona środowiska. Ale to nie tylko winda, bo mówimy też tutaj o witaczach, które witają wjeżdżających kierowców do naszego miasta. W naszym urzędzie można też zauważyć naklejki mówiące o tym, że godomy po śląsku. Co zatem mieszkańcom regionu da to, że ich język stanie się językiem regionalnym? Język regionalny, uznanie go w ustawie, wpisanie do dokumentów ratyfikacyjnych Europejskiej Karty pozwala domagać się pewnych praw, albo nawet może inaczej, nie trzeba się wtedy domagać, te prawa przysługują, prawda, do edukacji, do publikacji w tym języku, do audycji radiowych i telewizyjnych. Na to wszystko muszą się znaleźć środki. Czy tak się stanie, dowiemy się już niebawem. Rywale Marcina Krupy w wyborach samorządowych wzywają go do publicznej debaty. Pod takim apelem wspólnie podpisuje się trzech kandydatów. Marek Strzałkowski, Leszek Piechota i Jacek Budniok. Pierwotnie miał wśród nich być także czwarty, Dawid Dureł. Czy debata się odbędzie? O tym Paweł Jędrusik. Prezydent Katowic, który ubiega się o reelekcję, kontynuuje swoją kampanię wyborczą. We wtorek pochwalił się poparciem ze strony 40 organizacji pożytku publicznego. Wśród nich jest Fundacja Wolne Miejsce. Pracujemy w prawie 40 miastach naszego kraju i wszędzie mamy współpracę z samorządem. Tu jest najlepsza. Tylko w Katowicach powstały pierwsze wigilie dla osób samotnych, właśnie dzień wigilijny. To jest bardzo ważna współpraca między miastem a NGO-sem, bo sami nie moglibyśmy przecież wynająć tak wielkiej hali jak Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Tymczasem rywale Marcina Krupy oczekują od niego stanięcia do debaty prezydenckiej i apelują. Ja jestem osobą prywatną. Ja nie żyję z pieniędzy publicznych. Mi nikt z mieszkańców nie płaci i dlatego ja jako osoba, która płaci za jedzenie Marcina Krupy, za jego krawat, za jego limuzynę, ja mówię: Marcin, przyjdź na debatę. Marcin Krupa jednak do debaty raczej stanąć nie zamierza. Swoją decyzję tłumaczy brakiem czasu i argumentuje, że obecnie musi nie tylko skupiać się na wykonywaniu swoich obowiązków w mieście, ale także jednocześnie prowadzić kampanię wyborczą. Pracuję do późna, więc nie mam za bardzo czasu na to, aby debatować. To nie chodzi o to, że ja w jakiś sposób, nie wiem, próbuję osłabić tym kandydatów. Ja jestem dwukrotnie prezydentem wybranym w wolnych wyborach tutaj bezpośrednich w Katowicach. Ja już mam nadzieję pokazałem, jaki jest styl mojego zarządzania. Ale w stylu zarządzania kontrkandydaci Marcina Krupy nie widzą jednak tylko i wyłącznie pozytywów. Ja osobiście jestem mocno zaskoczony takim postawą pana prezydenta. Znam go osobiście, jest to naprawdę poważny
kandydat, obecny prezydent, jednakże i współrządziliśmy przez ostatnie 10 lat. Miasto osiągnęło dużo sukcesów. Są też błędy, które myśmy musieli swoją twarzą trochę filmować, bo nie do końca były w zakresie naszej decyzji. I wydaje mi się, że lekceważenie przedstawicieli partii politycznych, które reprezentują ponad 50% społeczeństwa, jest moim zdaniem nie do końca, myślę, dobrze przemyślane. Z apelem o debatę do Marcina Krupy zwróciło się 3 kontrkandydatów. Miał wśród nich być także 4, Dawid Durał, jednak ostatecznie nie pojawił się na konferencji prasowej. Makabryczny pożar pod Lublińcem. W nocy spłonęło tam około 20 tysięcy kurcząt. Doszło do poważnego pożaru na fermie drobiu w miejscowości Glinice. Paliła się jedna z 15 hal. Słup dymu i płomienie były widoczne z dużej odległości. Płonął obiekt, w którym znajdowało się 15 kurników. Pożar rozprzestrzenił się w budynkach gospodarczych i wymagał interwencji 12 jednostek straży pożarnej. Mimo że ogień został opanowany, strażacy muszą być niezwykle ostrożni, aby uniknąć ponownego wybuchu pożaru. Pożar na fermie drobiu przyniósł poważne straty. Jedna z hal doszczętnie spłonęła, co spowodowało śmierć około 20 tysięcy kurcząt. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Zabrzu miało się odbyć głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż akcji Górnika Zabrza. Na wniosek radnych głosowanie zostało jednak ściągnięte z obrad. Radni przedstawili wątpliwości w kwestii braku przekazu informacji o przebiegu procesu sprzedaży. Uchwała ma być procedowana na kolejnej, najbliższej sesji. Podczas poniedziałkowej sesji radni mieli pochylić się nad uchwałą wyrażającą zgodę Rady na sprzedaż Górnika Zabrze. Po dłuższej dyskusji prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zdecydowała się wycofać projekt z porządku obrad. Pani prezydent przedstawiła projekt uchwały bardzo niekompletny, bardzo, wydaje mi się, robiony na kolanie i chyba pod publiczkę stricte. Nie było tam określonego nabywcy, nie było tak naprawdę ceny. O to, aby uchwałę zdjąć z porządku obrad, apelowali radni Koalicji Obywatelskiej. Skoro i na komisji przedsesyjnej, na sesji także chcieli jeszcze uzupełnić swoje wiadomości, to jak najbardziej pani prezydent zdecydowała zdjąć tą uchwałę, doprecyzować i dalej, ja myślę, w takim kształcie jak jest, ona będzie dalej. Jedynie zmienią się pewne załączniki. Obecnie kupnem Górnika Zabrze są zainteresowane 3 podmioty. Nad sprzedażą klubu piłkarskiego pracuje 7-osobowy zespół do spraw prywatyzacji powołany przez miasto. Pani prezydent wyraziła zgodę na to, żeby nad tym jeszcze popracować, ponieważ to nie wstrzymuje naszych prac. Równolegle będziemy pracowali, prowadzili negocjacje z zainteresowanymi podmiotami. Na tym etapie mamy już wycenę akcji. Firmy, które zgłosiły się do procesu, miały czas na to, żeby zapoznać się ze wszystkimi dokumentami księgowymi Górnika Zabrze. Takie procedury zostały przez nich przeprowadzone, w związku z czym możemy przejść do etapu negocjacji. Akcje Górnika Zabrze zostały wycenione na 8 milionów złotych. Drogi krzyżowe w ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem to już tradycja. W naszym regionie od kilku lat organizowane są drogi krzyżowe skupiające lokalne społeczności. Jedna z najbardziej popularnych jest w Archikatedrze Chrystusa Króla, gdzie w tym roku po raz pierwszy przejdzie ekumeniczna droga krzyżowa. Kolejnym takim miejscem jest Bytom. Tam wierni przejdą ekstremalną drogę. Ekstremalna droga krzyżowa organizowana jest w Bytomiu od kilku już lat, a jednocześnie odbywa się w wielu miastach Polski. Jak mówią organizatorzy, tego rodzaju przejście niewiele ma wspólnego z pielgrzymkami. Wierni pokonają 2 wyznaczone trasy, podczas których komfort i spotkania towarzyskie odejdą na dalszy plan. Bo nie chodzi o samo przejście dla przejścia, a potrzebę i pragnienie zmiany. Chodzi o wybranie sobie trasy, która będzie wymagającym przejściem tej ekstremalnej drogi krzyżowej, najlepiej jeżeli to jest trasa, która trwa powiedzmy około 8 godzin. Chodzi ogólnie o to, żeby jednak przemierzać tą drogę raczej w ciszy i móc ten czas poświęcić na jakieś rozmyślanie tego typu. Jest taki wysiłek, który powoduje, że gdzieś te ostatnie kilometry faktycznie dają nam dosyć w kość i chodzi tu o to, myślę, gdzieś, że tym bólem łączymy się z Jezusem Chrystusem, który pierwszy przechodził tą drogę krzyżową i możemy gdzieś też zanieść tam swoje intencje. Swoje intencje w drodze krzyżowej będą mogli zanieść również wierni z Katowic.
Tu jak każdego roku jedną z największych dróg krzyżowych organizuje Archidiecezja Katowicka, jednak w tym roku po raz pierwszy będzie to droga krzyżowa ekumeniczna, czyli odprawiana pośród chrześcijan różnych wyznań. Pomysłodawcą jest metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas. Uczestnicząc w Drodze Krzyżowej zawsze mamy na uwadze wspomnienie tych tajemnic najważniejszych w centrum naszego życia wiary, ale nie tylko przypomnienie sobie, ale także włączenie się aktywne, czyli uczestnictwo, jakiś rodzaj przeżycia religijnego tego wydarzenia. W tegorocznej Drodze Krzyżowej bierze udział wiele wspólnot chrześcijańskich i kościołów. Kościół katolicki jest organizatorem. W tym roku przejdziemy z katedry do katedry. Rozpoczniemy w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, zakończymy w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego, czyli katedrze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na ulicy Warszawskiej. Do drogi krzyżowej dołączyć może każdy. Do tej ekstremalnej należy się odpowiednio przygotować, zapewniając sobie odpowiedni ubiór i prowiant. Ponadto każdy z uczestników powinien zabrać ze sobą wykonany w dowolny sposób krzyż. Czy strzelectwo to sport dla każdego? Owszem, ważne, by pamiętać jednak o tym, że zdecydowanie różni się od użycia broni w obronności. Jak przekonać młodych, że broń to nie tylko narzędzie walki? Wiedzą ci, którzy realizując swoją pasję, osiągają sukcesy. Dzisiaj spotkali się z młodzieżą w Sosnowcu, by im o tym opowiedzieć. Magda Sincewicz. Gdy słyszymy słowo broń, od razu nasuwają nam się czarne myśli. Czy to te związane z obecnie trwającą wojną w Ukrainie, czy z przemocą tak często stosowaną przy użyciu właśnie tego narzędzia. Są jednak i tacy, którzy wiedzą, jak się z nią obchodzić, by nikomu nie stała się krzywda. Co więcej, czerpią z tego przyjemność. Pokazując od początku, na czym to polega, czyli że strzelectwo to nie jest tylko to wyobrażenie, na którym się większość opiera, przestawiamy praktycznie myślenie. Bo któż by pomyślał, że strzelectwo sportowe wyodrębniło się wiele lat temu. Zaistniało już na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w 1896 roku i tylko dwa razy nie było na nich obecne. To dyscyplina porównywalna do zapasów, choć tu nie siła jest przecież ważna. To co jest istotne? Żeby się skupić, zająć sobą po prostu, nie interesuje nas cała reszta. Bo nią zajmują się sędziowie. To oni muszą ocenić zarówno technikę, jak i przygotowanie zawodników, ale też czuwać nad najważniejszym. Bezpieczeństwo, po drugie bezpieczeństwo i po trzecie bym powiedziała, że bezpieczeństwo. A wszystko pozostałe to już jest ocena umiejętności po prostu, nie? Z oceną, tym razem społeczeństwa, walczą ci, którzy na co dzień trafnych strzałów używają w innym celu, w odławianiu zwierzyny. Współpracujemy ze szkołami mundurowymi, udostępniamy im darmowo strzelnice, żeby po prostu zaprosić do nas, pokazać, na czym mniej więcej polega ten jeden z elementów, jakim jest strzelectwo myśliwskie, a potem w taki fajny sposób staramy ich przekonać do ochrony polskiej przyrody i pokazywać, czym naprawdę zajmują się myśliwi. Najbliższe Igrzyska Olimpijskie odbędą się już wkrótce w Paryżu. Czy polscy reprezentanci mają szansę na medal? Dowiemy się latem. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.